Dzień dobry, witam was serdecznie, jestem Sam, witajcie na moim kanale, proszę państwa, witajcie w kolejnym odcinku Drewnianego Przedszkola. Nie będę taki wredny, nie będę śpiewał. Krótka przerwa była dwutygodniowa, przede wszystkim z powodu homestorka, przed wylotem, po wylocie, przed wylotem musiałem przygotować trochę rzeczy, po powrocie musiałem odpocząć. Homestorka zawsze mnie zabija, ale był świetny, był piękny, mam dzięki temu przed tą piękną czapeczkę z podpisami paru graczy, a czapkę założyłem teraz, bo nie bardzo chciało mi się myć głowę, a chciałem zacząć ten odcinek moją małą pogadanką, jak zawsze. Startujemy z tym odcinkiem, tym razem nie ma żadnego sponsora odcinku, niech będzie sponsorem Facebook. Zapraszam na jego Facebooka, który jest w opisie, bo tak się składa, że mamy 10 tysięcy followersów na Facebooku, a rok temu było 10 500. Jej! Więc byłoby fajnie, gdybyśmy jednak troszeczkę zwiększyli osoby, które oglądają. Byłoby fajnie, gdyby jednak się pojawił na moim Facebooku. Jeżeli macie Facebooka, zapraszam do subskrypcji kanału, followowania kanału. A teraz, no cóż, zapraszam was po dwutygodniowej przerwie na odcinek numer 4 Drewnianego Przedszkola. A co do śpiewania, to... Przedszkolem wszystkie noby kocham. Po lewej stronie mamy i jest to Zerg, po prawej stronie mamy Tomcona. Nie, to Kona, Tomcona. Witam was serdecznie, w sumie już się witałem, bo teoretycznie plan był taki, żeby zrobić pierwszy jakiś taki filmik, ładnie z kamerką, przywitać się z wami, pogadać, co tam słychać, a potem ten filmik nagrać. To pytanie, czy mi się to udało, czy byłem zbyt leniwy? O, to jest bardzo dobre pytanie, na które możesz odpowiedzieć mi w komentarzu i wypomnieć to moje lenistwo lub ej, Emil, zrobiłeś materiał z napracowaniem. To będzie bardzo fajne. Witam was na premierze, bo to powinien być odcinek premierowy w wtorek, godzina 20:00 Drewnianego Przedszkola, czyli gdzie nie gramy do końca poważnie. Gracze aktualnie są z diamentu, z tego co zdążyłem tutaj zauważyć, jak mi się wszystko uładowało. Replaya wcześniej nie oglądałem, wiem mniej więcej ile czasu on tutaj trwa, bo to zawsze się wie, jak się odpala replay. Niestety, takie to jest życie okrutne, ale okej, dobra, zobaczmy, popatrzmy, co to się ciekawego dzieje. Spawing pool jest, otwarcie poolem, więc bardzo bezpieczne. Potem jest gadzik ze strony Zerga, proszę bardzo, wspaniałe. Standardowe otwarcie, próba przyjęcia ekspansji, zapewne będzie nieudana, bo będzie próba. Tak też jest, więc od razu zjazd na dół. Tak jak mama chciała, nie. Jeszcze powalczyli tutaj ze sobą, jeszcze tutaj próbuję, jeszcze kombinuję, a to łobuz jeden dostrzegł, że opóźniłem sobie ekspansję o jakieś 1,5 minuty, ale pogoniłem tą probę. Ta proba będzie wiedziała, co to oznaczało. Nie ma przebacz z taką probą. Jest 6 lingów, żeby tu jakąś presję nałożyć, wbić się do środeczka. Ogólnie otwarcie są Tomcona, tom.com. To jest chyba mój widz, chyba on mi wysłał tego replay, ale nie jestem pewny. Jest takie dosyć, jakby to powiedzieć, dziwne, prawda? 2 gate'y u góry, tego Cybernetic Core, no wiadomo, że ma być jakaś agresja. Aha! Zyrk postanowił zostawić sobie tego pylona i pobiec w siną dal. Czy to jest dobry pomysł, żeby zostawiać pylona i biec sobie w siną dal? Nie, bo wiecie, co się tam dzieje, czasami kanony się pojawiają tutaj, albo inne złe rzeczy. Ale ekspansja na dole, tu jeszcze ekspansji nie ma, więc powiedzmy sobie, że dla Zyrga jest dobrze. Właśnie, miałem wytłumaczyć, dlaczego nie było, czy wytłumaczyłem to w filmiku. Teoretycznie wytłumaczyłem to już w intro, ale była dwutygodniowa przerwa z powodu homestoryka przed wyjazdem i po wyjeździe. Ktoś tu, chciałbym powiedzieć, że manę odstawił, ale to nie było many, to po prostu było, zapomniał zamknąć drzwi, prawda? Gdzieś tam wybiegł i zastanawiał się, zamknąłem drzwi, nie zamknąłem. Pewnie zamknąłem, po czym widzi te lingi. Czy mi się wydaje, czy lingi aktualnie nie zabiły nawet jednego harvestera? Przepraszam. A więc lingi wbiły się do środka, uszkodziły raz, dwa, trzy sztuki, nie zabijając przy okazji nic. Dwie adepki już się zbliżają, chciałbym zauważyć, że tutaj cały czas pylon czeka sobie grzecznie i nikt tego pylona nie ruszył, nawet jeden pojedynczy link się nie ruszył, żeby zająć się tym pylonem, no bo w sumie po co? Queen podtuptał, Queen na miejscu, proba naokoło, a gdzie są te dwie adepki? Biegną sobie dołem. No i dobra, pylon jest w międzyczasie atakowany, kolejne adepki są ściągane, drony transferowane na dół, ale tu już czekają na nie adepki, żeby się z nimi przywitać i raz! I... o, dobrze, bardzo ładnie, spajne postawione, więc bezpiecznie, 300 minerałów zablokowanych, ale jest, postawione jest. Atak na pylona, ciąg dalszy, tu się nic nie zmieniło, Z niej obca, że kichłem, no i na razie Zerk nie do końca jest pewny, co chce robić.
Queen cały czas to dziabie. Szkoda, że ma tam 46 punktów energii, ale cały czas dziabie. Adepki na dole się działy. Przeskok na górę, żeby powoli... No nie! No nie! To trzeba być kawałem Lee Protosa, żeby coś takiego zrobić. Postawił, zdążył postawić Shield Battery, też on tworzył tego wszystkiego, dostawiony pylon, tu jeszcze wymikrowywanie lingów, które są na speedzie, ładna kontrola, uciekł gdzieś na tył, żyje, zabij tego jednego stargetu i go, a zabił go, dobra. Stargetował go, nie chcę nic jednak mówić, ale za chwileczkę Shield Battery powinno być gotowe, czemu on nie ucieka? Uciekaj pod Shield Battery, uciekaj pod Shield Battery, uciekaj pod to! No i nie uciekł. A nie, uciekł! Cicho, 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 żyje, 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 Warpin, Jezus Maria, Warpin. Warpin adeptek pod bazą. To musi boleć. Dobra, jest Warpin adeptek pod bazą. Uciekają już lingi, wiedzą, że jest niebezpiecznie. Przypominam, nadal mamy mini las spinów. Postawił sobie taką małą szkółkę z nadzieją, że jakieś pieniądze będą. Protoss tak trochę boi się wejść. To szczegół, że ma raptem 3 jednostki mniej od przeciwnika walczące i do tego mocniej bijące, ale boi się tutaj przedostać. Daje się otoczyć trochę niepotrzebnie. Przy czym widzę, że wybija wszystko. No dosyć szybkie to było, aczkolwiek trochę zabawne. Spine jeszcze jest tutaj dostawiany. Zablokował się. Ja nie wiem, czy Protoss wie, ale ma możliwość używania cieni. Mógł sobie tutaj tak wskoczyć. Tak zrobić. I się pojawić. Tego nie zrobił. Cicho, mamy Spine. Aha! Mamy przesadzane 3 Spiny. Spiny idą. Proszę Państwa, zaczyna się podróż Spina. Długa, bardzo długa. Weźmy w normalnym czasie. Niech one sobie tutaj idą. Maszerują Spiny, maszerują, adeptki biją je po łbie. Dobra, przy okazji Sentry jest warpowane! Sentry zabi, 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 Sentry, 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 trzeba było zabić Sentry! Dobra, próba wejścia na górę, rzucaj Force Fielda, rzucaj Force Fielda, rzucaj Force Fielda! I jednego przepuścił Spina. Okej, okay. To szczegół, że wystarczył postawić tutaj adeptkę, nic by nie było przepuszczone. Ale okej, okay, dobra. Co ubił, to jego. Kolejne spiny są przesadzane na przód. Będzie się więc bronił na tym wallu. Przypominam, że to jest jedna baza do dwóch baz. Na dole jest ekspansja cały czas. Przy czym Zyrk trochę tych harvesterów stracił w międzyczasie. Oho. No dobra. Sporawa ta armia. Ładny wall. No, nikt o zdrowych zmysłach nie wejdzie pod górę. Przy czym Tomcon do tej pory pokazał, że on nie do końca używał cieni. Chyba, że przypomni sobie, co to są te cienie. Możliwe, że zmniejszyłem troszeczkę prędkość. A cicho, pamięta, co to są cienie. Próba wjechania do środka i zatrzymał się. Dobra, będzie teraz walczył. Próba odwrócenia uwagi. Zwykle to się robi po to, żeby wejść główną armią, no ale po co to jest wchodzić główną armią? Nie czuję potrzeby. Wbił się dwójką, stracił dwójkę, nic więcej nie potrzebował. Może teraz jeszcze się dowarpowuje. Przypominam, że na dole jest baza. A halo, dronki do wydobycia. Dajmy normalną prędkość. Nie. Dronki się ogarnęły, że coś jest nie tak. Tomcon teraz zauważył, że no cóż, trzeba ekspansji niż na dół. To jest świetny moment, żeby zaatakować górę. To jest idealny moment, żeby zaatakować górę. Już się wbija na górę. Próbę na początek zabić. Dronki idą tutaj umrzeć, prawda? Bo to jest rodzeństwo dwujajowe z różnych miejsc. I tak, no zabił próbę i to było na tyle niestety w tym momencie. A trzeba było zniszczyć na przykład Shield Battery od razu i wtedy nie było przynajmniej tego ratowania. Dobra, jest ucieczka. Też mógł na przykład zabrać lingi i uciec. Nie, dobra, no tu się nie wbije. Naprawdę, Protoss padł na pomysł, że w momencie, w którym zamknie tak Zerga ładnie, pięknie, nie przejmie sobie ekspansji, postawi sobie, dorzuci sobie Forge i plus jeden do ataku, żeby mocniej bić. Jakby potrzebował mocniej bić lingi tymi adeptkami, naprawdę, nie. A wymyj, cicho, wpadł na ten pomysł, żeby się tam wbić. Już próbuje się powbijać, Baneling jest gotowy i lingi się źle ustawiły. Jest już w bazie, reszta armii nie rusza się, bo reszta armii nie musi się ruszać. Spine jest przesadzany, dronki po raz... But why? Ale cicho, jednej dronce udało się przebić, nawet dwóm udało się przebić. Pytanie jest następujące, po co one się tutaj przebiły? Dobra, jakaś proxy expa, będzie się działo. W międzyczasie duża ilość adeptek jest atakowana od tyłu. Aha, kolejny Warpin, Zyrk, jak patrzę na Protossa i tak się zastanawiam, co momentami odstawia, to... No, kolejna porcja linii, szczególnie, że mam Roach Warren i Roach był tutaj w sam raz, ale mam drona, atakuje, a... Sentry... Nie do końca to jednak wyszło, tak, ewidentnie. Nie do końca to wszystko wyszło, w międzyczasie pneumatik Carapace! Aha, jeszcze z tyłu Force Fielding rzucony, żeby nic, nie wiem co miał czas. Dobra, ten meczek się chyba już skończył. Ogólnie rzecz ujmując, przeanalizujmy błędy, jakie popełnił tutaj jeden i drugi gracz. Otóż... <grym, <grym,
No właśnie. Nie chcę się analizować tych błędów. Przede wszystkim, drogie dzieci, wysyłamy jednego linka, aby ten niszczył nam pylona, który jest gdzieś tutaj. Zabijałem przy okazji probę, żeby jej nie było. Queena nie warto, bo Queen musi dawać cały czas larwy, więc strata Queena. To bolało. W międzyczasie reszta tutaj już ginie, ekspansja u dołu, zabite mamy Gigi i Tomcon wygrywa. Jej! Krótki tak naprawdę odcinek. Były 8 minut gry, 8.32. Plus moja pogadanka pewnie jest minutę na początku, no ale czasami takie się też trafią. Ogólnie mam teraz mały problem z replayami, bo potrzebuję świeżych, nowych, ładnych replayi, które są na nowym patchu już, bo jeżeli jest stary patch, tam się wylogowuje, przylogowuje, głupoty się dzieją, więc zapraszam do wysyłania replayów. Gdzie? W opisie powinniście mieć coś takiego jak link do Discorda. Zapraszam na mojego Discorda, tam jest kanał do replay. No a więc do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć wszystkim!